121,5 metra, ale potem 137,5, 140,5 w kwalifikacjach, które wygrał. Również znakomite skoki w serii w konkursie drużynowym. No wszyscy spodziewają się po nim bardzo wiele, a on musi o tych wszystkich oczekiwaniach zapomnieć i skupić się na dobrej robocie, co też robi, skacząc znakomicie. Tam na 138 metrze była zielona linia, więc w tych okolicach wylądował 137. Przy jakich warunkach wietrznych, które mu to da miejsce, bo wciąż laje pierwszy, Kamil Stoch drugi. Drugi. Drugi, czyli Kamil z trzecim.